Co z przesłuchaniem Izabeli? W 19.30 przekazano kluczowe informacje. Temat Izabeli Parzyszek poruszono. W 19.30 przekazano informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie. Co z przesłuchaniem odnalezionej kobiety? Zaginięcie Izabeli Parzyszek. Izabela Parzyszek zaginęła 9 sierpnia. Od tego czasu minęło już 11 dni. Ostatnim śladem był telefon do ojca o 19.30 i samochód na autostradzie A4 z telefonem w środku. Zaginionej szukała policja, służby ze specjalnymi psami tropiącymi oraz członkowie miejscowego zboru świadków Jechowy, do którego należała. Ostatnie duże poszukiwania odbyły się 17 sierpnia, miały być dziś kontynuowane. 20 sierpnia prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie porwania Izabeli. Decyzja zapadła po analizie Akt na podstawie artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego bezprawne pozbawienie wolności innej osoby. Tego samego dnia, po godzinie 13, Parzyszek miała zapukać do domu znajomych w Bolesławcu. Była w opłakanym stanie, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze potwierdziła, że Izabela Parzyszek się odnalazła. Nie ma zagrożenia zdrowia i życia, jednak poszukiwana 35-latka była w opłakanym stanie. Dyrektor szpitala, który osobiście zajmuje się pacjentką, stwierdził u niej zaburzenia chodu i zlecił przeprowadzenie badań tomografem. Temat Izabeli Parzyszek w 1930, temat Izabeli Poruszono w 1930 Serwis informacyjny nie przemilczał tematu, którym dziś żyją media w całej Polsce.